Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie, nazywam się Bartłomiej Radziejewski. Mam przyjemność kierować tą imprezą zwaną Nowa Konfederacja i powitać Państwa na nietypowym jubileuszu, dziesięcioleciu, co, które czyni nas dosyć starą i doświadczoną już organizacją. To już 10 lat, drodzy Państwo. W tym czasie było 2 prezydentów, 4 premierów, 3 kadencje parlamentarne, zaraz będzie kolejny premier, kolejna kadencja parlamentarna, więc trochę wody w Wiśle w tym czasie upłynęło. To już jest 10 lat, w których działamy pod prąd wielu tendencjom, takim jak ogólny wyścig na klikalność, kto głośniej, kto głupiej, znamy to dobrze, wbrew wszechogarniającemu partyjniactwu i polaryzacji, wbrew powszechnej komercjalizacji, wbrew, no co tu dużo mówić, schamieniu debaty publicznej postępującemu sukcesywnie z kadencji na kadencję, z roku na rok. No i wbrew upadkowi standardów medialnych. Od 10 lat staramy się, i chyba czasami nam się to udaje, podnosić poziom debaty publicznej i kultury strategicznej w Polsce. Jakimś przejawem tego jest ponad 2000 tekstów opublikowanych, wywiadów opublikowanych na portalu Nowej Konfederacji, 26 wydanych książek, setki przeprowadzonych debat. Nawet ten nasz nieszczęsny budżet urósł w tym czasie 8-krotnie, drodzy Państwo. Nawet ta pięta Achillesowa. Ale może najważniejsze, że chyba debata publiczna w Polsce jest już po tych 10 latach troszkę gdzieś indziej. Wydaje się, że jak mówiliśmy na początku naszego istnienia o potrzebie awansu Polski w łańcuchach dostaw i o wadze tego zagadnienia, temat był dużo bardziej niszowy niż jest dzisiaj, zarówno w dyskusji, jak i w polityce. Wydaje się, że jak mówiliśmy od początku mniej więcej istnienia o rozpadzie dawnego ładu światowego i kształtowaniu się nowego i konsekwencjach dla Polski wynikających z tego procesu, to też byliśmy w zupełnie innym miejscu debaty niż dzisiaj. Jak podnosiliśmy potrzebę wzmacniania armii, to szybkiego, to też było tak samo. Także możemy odnotować pewien wpływ niewątpliwie Nowej Konfederacji na debatę publiczną w Polsce. No i to jest dzięki Wam także. Znaczy, to jest Rada Programowa jest w Nowej Konfederacji, jest zespół w Nowej Konfederacji, są stali współpracownicy i długi szereg autorów, ale jesteście też wy, nasi słuchacze, widzowie, czytelnicy, darczyńcy, niektórzy z Państwa są także nimi, szczególnie jesteśmy wdzięczni. I wspólnymi siłami to napędzamy i to się jakoś udaje realizować pomimo tych licznych przeciwności i dosyć mało sprzyjających czasów dla tego typu działalności. Także za to wielkie, wielkie dzięki i no cóż można powiedzieć z okazji dziesięciolecia. Nie mam takiego wrażenia, że szybko te 10 lat minęło, jak to często jest w takich przypadkach. Wydaje mi się, że akurat tyle minęło, ile powinno być. Natomiast chcę powiedzieć, że jesteśmy absolutnie zdeterminowani, mimo licznych porażek, obok sukcesów, których doświadczyliśmy, wielu ciosów, które odebraliśmy, kontynuować to przez kolejnych 10 lat. No tu jest potrzebne, żebyśmy dalej byli razem, żebyśmy dalej tworzyli wspólnotę, którą dzisiaj tu częściowo widać, która mam nadzieję będzie miała okazję się spotykać częściej od tej pory i przy większej ilości okazji, także wirtualnie, ale także w realu. Pracujemy nad tym, żeby była coraz bardziej taka żywa, dynamiczna, spotykająca się. No i oby to trwało, szanowni Państwo, jak najdłużej. Nie chcę popadać w zbytni patos przy okazji tego jubileuszu, ale nawiązując do słynnego powiedzenia Berka, zło zwycięża, gdy dobrzy ludzie nic nie robią, prawda? Wy jesteście dobrymi ludźmi, którzy coś robią tutaj. Natomiast problemem zawsze jest w Nowej Konfederacji niska mobilizacja, prawda? No te wybory teraz widzimy, to jest kontrast do tej wielkiej mobilizacji wyborczej, którą przed chwilą oglądaliśmy. Ludzie tutaj są generalnie umiarkowanymi, spokojnymi ludźmi, którzy w przeciwieństwie do internetowych i politycznych radykałów raczej trzymają się na uboczu. Więc jeżeli tę mobilizację uda się otrzymać, bo ona do pewnym stopniu jest, a nawet podwyższyć, to możemy zrobić w najbliższych 10 latach
jeszcze dużo więcej niż w tych ostatnich 10, czego Państwu, sobie i debacie publicznej w Polsce i polskiej kulturze strategicznej życzę. I bardzo Wam dziękuję za te 10 lat wszystkim, Radzie Programowej, zespołowi, autorom, darczyńcom, czytelnikom, słuchaczom, krytykom również za tę dekadę i oby następna była jeszcze lepsza. Dziękuję bardzo. Świętujmy dzisiaj. No jeszcze nadmienię, że za chwilę dwa wydarzenia intelektualne. To znaczy pierwszym jest premiera światowego klasyka, którego może pokażę dla większej jasności. Astropolitik Everetta Dolmana, książka klasyczna już, która od dłuższego już czasu kształtuje wyobraźnię strategiczną elit amerykańskich, zachodnich. Wydaje się, że najwyższa pora, żeby zaczęła kształtować wyobraźnię strategiczną także elit polskich, bo to jest ta premiera. I dzisiaj właśnie wokół tej książki będziemy dyskutować w znakomitym gronie, który za chwilę zostanie Państwu przedstawione. Natomiast był kontakt też z samym autorem, Everettem Dolmanem, który był chętny bądź to przyjechać, bądź przynajmniej zostawić jakieś przesłanie wideo lub przynajmniej audio. Niestety problemy zdrowotne na to nie pozwoliły, ale liczymy, że nadrobimy za czas jakiś. Oddaję głos Państwu. Może było oddać głos, trzeba oddać mikrofon. Dziękuję bardzo Bartkowi Radziejewskiemu, szefowi Nowej Konfederacji, za wprowadzenie. Ja mam tą przyjemność ogromną poprowadzić dyskusję związaną z premierą książki Everetta Dolmana, z premierą książki w języku polskim. Bardzo chciałbym zacząć od przywitania gości, od przywitania osób, które będą dyskutowały na temat tej książki. I oczywiście bardzo serdecznie witam pana generała dywizji w stanie spoczynku, oczywiście Lona Komornickiego, osobę, która przeszła długą karierę w polskich siłach zbrojnych, aż do poziomu zastępca szefa sztabu generalnego i dowódcy Warszawskiego Kręgu Wojskowego. Od wielu lat w stanie spoczynku oczywiście, ale osoby aktywnej w życiu publicznym, komentującej zagadnienia strategiczne w polskim życiu publicznym właśnie i również występującym. Zachęcamy do oglądania oczywiście filmów w Nowej Konfederacji. Witam pana Radosława Grabarka, który jest specjalistą, powiedziałbym fascynatem dziedziny kosmosu, ale specjalistą od wszystkich najnowszych zagadnień związanych z kosmosem, z eksploracją kosmosu i mam nadzieję, że również prowadzi nas w nieco bardziej właśnie w te wszystkie świeże wydarzenia związane z eksploracją przestrzeni kosmicznej. Miał być z nami dzisiaj pan generał Piotrowski, który jeszcze w zeszłym tygodniu po historycznych wydarzeniach potwierdzał swoją obecność, ale jednak jakieś tam 2 godziny temu dostaliśmy informację, że w związku z koniecznością przekazywania obowiązków służbowych w procesie swojego odchodzenia, tak to zostało określone, prosił o pozdrowienie, ale niestety nie może wziąć udziału. Również zakładam, że nadrobimy tą nieobecność jakąś nagraną dyskusją za czas jakiś. Bartek już wspomniał o tym, że pan Everett Dolman miał być z nami, ale w związku z tym, że przechodzi rehabilitację po zabiegach operacyjnych, więc niestety stan zdrowia mu jednak nie pozwala na razie, żeby nawet zdalnie wziąć udział w dyskusji, ale również zakładam, że to nadrobimy i zachęcam do śledzenia wydarzeń na stronach Nowej Konfederacji, bo za czas jakiś postaramy się rozmowę z panem profesorem Everettem Dolmanem odbyć. No właśnie, i teraz tak przechodząc do jak gdyby głównego zagadnienia, czyli naszej dyskusji na temat premiery tej książki, to chciałbym wspomnieć, że pan Everett Dolman jest profesorem Space Strategy od Johns Hopkins University od niedawna, profesorem strategii od wielu, wielu lat na US Air Force Air War College. Jest to osoba, która, tak jak Bartek wspomniał, kształtuje poglądy strategiczne w dziedzinie przestrzeni kosmicznej elit amerykańskich. To z całą odpowiedzialnością można tak stwierdzić. Książka ukazała się, kilka zdań o książce, ukazała się już ponad 20 lat temu, więc ktoś może powiedzieć, że w perspektywie skali i tempa zmian to jest epoka. Owszem, to jest epoka,
ale myślę, że wielkość dzieła się potwierdza wtedy, kiedy w miarę upływu czasu jego wartość rośnie. I ja spokojnie i zdecydowanie twierdzę, że właśnie tak jest z tą książką. I to, co Everett Dolman napisał na przełomie tysiącleci, tym bardziej warto podkreślić znaczenie tej książki, że on de facto napisał tę książkę w momencie pewnego dołka zainteresowania kosmosem i sprawami strategicznymi w kosmosie. Dlatego, że skończył się ten etap rywalizacji związany z zimną wojną. Koszty programów kosmicznych w Stanach Zjednoczonych były potworne i toczyła się dyskusja jeszcze w latach 90., czy w ogóle tego wszystkiego, tego całego sklepu nie zamknąć po prostu, bo plus oczywiście te wypadki z promami kosmicznymi i tak dalej, potężne koszty i naprawdę bardzo poważna dyskusja się toczyła wtedy, czy tego programu kosmicznego w ogóle nie zamykać, tak, że to nie jest do nikomu potrzebne. I właśnie mniej więcej w tym czasie Everett Dolman pisał swoją książkę, gdzie wyłożył podstawy strategii dotyczącej polityki w kosmosie. Na tyle jakościowo, że ja to określam w ten sposób, że stworzył ramy, które dzisiaj widzimy, że są wypełniane treścią. Stworzył koncepcję, w jaki sposób strategicznie i politycznie podchodzić do zagadnień w kosmosie, które no, absolutnie się wypełniają treścią. Więc z jednej strony jest to książka niszowa, na pewno jest to książka wymagająca, jest to książka trudna do lektury, to nie jest z kategorii lektur popularnych, ale w związku z tym, że wiem, że zapewne większość Państwa tej książki nie czytało, to tylko kilka zdań, na czym polega właśnie ta jej specyfika. Jest to książka o strategii. To nie jest książka o kosmosie jako samym w sobie. Znaczy, czy Everett Dolman nie jest naukowcem zajmującym się kosmosem. Jest strategiem, który zajmuje się kosmosem i stara się pokazać znaczenie kosmosu w dziedzinie strategii i w jaki sposób należy rozumieć obecność w kosmosie. Z drugiej strony on sam się określa jako realista polityczny, czyli wychodzi z założenia, że w kosmosie obowiązują te same dwa elementy, które obowiązują w konfrontacji politycznej na Ziemi, tak to określimy. Tak? Czyli z jednej strony jest to nieustanne dążenie mocarstw i krajów do zapewnienia sobie bezpieczeństwa, a zapewnienie sobie bezpieczeństwa polega na zapewnieniu możliwości odstraszania przeciwnika, no, zgodnie ze starą rzymską zasadą, więc on uważa, że również ta zasada obowiązuje w kontekście rywalizacji w kosmosie. Nawet w związku z tym tworzy, czy rozważa bardziej niż tworzy, bo nie jest tak, że on kładzie jakiś pakiet rozwiązań na stole, ale rozważa kontekst podejścia prawno-międzynarodowego do zagadnień eksploracji w kosmosie itd. Ta książka jest też we fragmencie temu poświęcona. Ale przede wszystkim, i to również jest właśnie w kontekście przenosienia tych kategorii geostrategicznych do kosmosu, i to też jest wartością tej książki, dokonuje takiego przeglądu historycznego, zaczynając od czasów starożytnych, jak należy widzieć kwestie geopolityczne czy geostrategiczne w czasie i przestrzeni. I no, podkreśla ten wątek, który też jest jak gdyby fundamentem myślenia geopolitycznego, że głównym czynnikiem zmiany w stałych tendencjach geopolitycznych jest kwestia konkurencji technologicznej. I ta przewaga technologiczna, i to podkreśla, jest jednym z głównych elementów przewagi konkurencyjnej państw czy mocarstw. W związku z tym tak wielką wagę przykładał, wtedy kiedy pisał tę książkę, co znajduje dzisiaj potwierdzenie, do tego, że właśnie ta przewaga technologiczna dzisiaj, przewaga technologiczna w kosmosie będzie determinowała przewagę w konkurencji mocarstw. I on to napisał no już można powiedzieć dziesiątki lat temu, wtedy, kiedy my dzisiaj to widzimy w realnym życiu, czyli to, że bardzo ambitny program chiński no powoduje, że w Stanach Zjednoczonych nie ma już dyskusji na temat wartości obecności w kosmosie, tylko jest pytanie, w jaki sposób Stany Zjednoczone powinny swoją pozycję konkurencyjną w kosmosie mocarstwową po prostu budować. Ale też już nie chcę przejść w tej chwili jak gdyby do dyskusji, bo to są zagadnienia, które tutaj planuję postawić. W każdym razie wartość tej książki właśnie polega na tym, że Everett Dolman stworzył
ramy myślenia, które dzisiaj są wypełniane treścią. I moim zdaniem będą długo wypełniane treścią to, co on opisał po prostu. I dzięki temu przechodzimy czasy fundamentalnych zmian, musimy się nauczyć nowego myślenia, a często mamy w Nowej Konfederacji takie myślenie, że właśnie nawet jak się mówi o skali zmian w Polsce czy zmian geopolitycznych w ogóle na świecie, mówiąc o zmianach przykłada się stare elementy analizy. Jeżeli chcemy dobrze oceniać i zrozumieć postępowania głównych mocarstw, również Stanów Zjednoczonych, to nie będziemy dzisiaj potrafili tego dobrze oszacować, jeżeli nie będziemy potrafili rozumieć zagadnień kosmosu w strategii Stanów Zjednoczonych. Bo to jest dzisiaj już taki element, który bezpośrednio wpływa na politykę Stanów Zjednoczonych. Więc my jako państwo, które zawsze leży w tym trudnym punkcie geostrategicznym w Europie, musimy, żeby lepiej w to wpisać polską politykę, rozumieć te zagadnienia geostrategiczne, którymi kieruje się z naszego punktu widzenia najważniejsze mocarstwo, tak? Dlatego że nasze bezpieczeństwo jest związane z polityką tego mocarstwa, czyli Stanów Zjednoczonych. Dlatego ta książka jest tak ważna i jestem przekonany, że będzie jej dostępność w języku polskim ułatwi szerszy dostęp do niej i ułatwi szerszą dyskusję i adaptację tych tez Everetta Dolmana do polskiej debaty publicznej. No właśnie, ale już ja już kończę, będę starał się teraz oddać więcej czasu zdecydowanie naszym gościom. I w tym kontekście pierwsze pytanie. Zakładam, że będziemy taką rozmowę toczyć bardziej niż w kategoriach odpytywania, ale od czegoś trzeba zacząć. No właśnie, ta książka została napisana 20 lat temu. Jak z tej perspektywy panowie oceniają te elementy, na ile ona jest aktualna, na ile jest właśnie adekwatna do oceny również bieżącej rzeczywistości? Czy są jakieś punkty zmiany, które już w tych kategoriach po tych 20 latach trzeba by było określić? I bardzo proszę pana generała o rozpoczęcie naszej dyskusji. Dobry wieczór państwu, czy dzień dobry. Dziękuję bardzo organizatorom za zaproszenie na dzisiejszą debatę, czy dyskusję, czy rozmowę. Mam nadzieję, że w tej rozmowie uda się nam ustalić te kluczowe, można powiedzieć, myśli czy refleksje, które dotyczą bardzo ważnej przestrzeni, która jest dzisiaj przestrzenią decydującą, czy staje się decydującą przestrzenią bezpieczeństwa, ale także o dalszym rozwoju ludzkości na Ziemi i oczywiście rywalizacji w tej przestrzeni wielkich tego świata. Książkę Dolmana można porównać do książki Zbigniewa Brzezińskiego. Koncepcja geopolityczna, gra na wielkiej szachownicy, czy wielka szachownica. Wielka szachownica, na której wychowało się pokolenia dyplomatów amerykańskich, generałów. Więc ta książka jest właśnie książką mówiącą o przestrzeni pozaziemskich, czyli niezwiązanych przestrzeniami czy domenami geograficznymi, a więc kosmosem, który nie tak dawno przecież tu w Polsce w 2016 roku został ta przestrzeń uznana za przestrzeń walki i wojny. Tak. Do tego czasu jakoś mówiono wiele, ale ta przestrzeń była traktowana w głównej mierze jako coś bardzo prestiżowego, ścigano się, kto pierwszy wyląduje na Księżycu, kto tam wyląduje na Marsie, kto też znajdzie się na w ogóle pierwszy Sputnik i tak dalej, i tak dalej. Ścigali się tutaj Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki i tak dalej. I później nastąpiła, o czym mówił pan tutaj prowadzący, cisza. Kiedy ona nastąpiła? Kiedy nastąpiła pauza strategiczna po rozpadzie Związku Sowieckiego, Układu Warszawskiego. I to był błąd strategiczny, tak jak odpuszczenie sobie bacznego obserwowania, co się dzieje w Chinach i w Rosji po rozpadzie. I właśnie nastąpiła dopiero refleksja, kiedy Stany Zjednoczone uświadomiły sobie, że w przestrzeni kosmicznej niestety mogą utracić to, co tej pory miały. Czyli Chiny zaczęły tam lokować pewne
pewne zdolności, które no, zagrażały obecności tej przestrzeni, tych sił i środków, które w głównej mierze były podporządkowane zarządzaniu, czy dowodzeniu, czy kierowaniu potencjałem militarnym Stanów Zjednoczonych poza kontynentem amerykańskim, wiadomo, to jest jednocześnie rozpoznanie, obserwacja i dowodzenie, bo to jest czyli ulokowano sputniki, które służyły właśnie do tego, żeby tym potencjałem, ze względu na charakter sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, interesy strategiczne w określonych obszarach zachodni, Pacyfik, Europa, można było efektywnie zarządzać w realnym czasie, praktycznie rzecz biorąc, no to w tej przestrzeni kosmicznej ulokowano pewne tutaj sputniki, czy też siły, środki, które temu służyły. A Chińczycy w tej przestrzeni zaczęli dosyć agresywnie sobie poczynać, no i odpuścili generalnie rzecz biorąc przestrzeń, która jest związana z tą niskimi orbitami średnimi, czyli powyżej 100 kilometrów. A to odpuścili sobie dlaczego? Dlatego, że tam już Rosja dosyć rozwinięte posiadała systemy obserwacji, szpiegowania, kierowania i tak dalej. Rosja ma w tej przestrzeni określone zdolności na równi porównywane z Stanami Zjednoczonymi. Może inaczej to wszystko jest skonfigurowane, a Chińczycy zaczęli inwestować w przestrzeń, która jest związana, to co w książce Dolmana jest określone, przestrzenią powyżej tych 26 tysięcy kilometrów, gdzie znajduje się Księżyc. A więc z punktu widzenia wojskowego, gospodarczego i tak dalej, także tego, co jest na kuli ziemskiej, panowanie w tej przestrzeni pozwoli panować w ogóle i utrzymać prymat na kuli ziemskiej w pozostałych przestrzeniach geograficznych. Przestrzeń kosmiczna obejmuje swoim zasięgiem wszystkie pozostałe domeny geograficzne i kto będzie miał w tej przestrzeni przewagę określoną, będzie odpowiednio posiadał siły i środki, które będą służyły, zabezpieczały jego interesy, ten będzie dominował na kuli ziemskiej, czy będzie tym, który jest nadal utrzymuje swoją tutaj pozycję hegemona. I Stany Zjednoczone zagrożone ze strony Chin, a także określonych zdolnościom Rosji, podjęta została decyzja o powołaniu w 2019 roku sił kosmicznych. To zrobił prezydent Trump, który przecież w tę tematykę był mocno zaangażowany, jeszcze będąc politykiem na niższych szczeblach. I w związku z tym te wojska zostały powołane z określonym zadaniem, po pierwsze odstraszania i zabezpieczenia i przeciwdziałania tym zagrożeniom, które mogły spowodować, że to, co jest najistotniejsze w zarządzaniu potencjałem militarnym Stanów Zjednoczonych, może być no, to dowodzenie, kierowanie i obserwacja, czyli widzieć, słyszeć i mówić w tej przestrzeni, zostanie przez zdolności chińskie w jakiś sposób zakłócone, czy też wyeliminowane i tym samym Stany Zjednoczone utracą kontrolę nad tym potencjałem w określonym czasie i przestrzeni. Oczywiście w tej przestrzeni też trzeba widzieć te działania, które mocno ożywiły tą przestrzeń z punktu widzenia nowych technologii. To jest oczywiście przedsiębiorcy amerykańscy, miliarderzy, którzy rozpoczęli inwestować sami, mając duże pieniądze i pomijając no, całe procedury, które związane jest z tym, co jest związane z biurokracją w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, podjęli wysiłki budowaniem własnych tutaj pod potrzeby własne biznesowe, gospodarcze i tak dalej, własne zdolności. I tych przykładów jest tutaj trzech co najmniej przedsiębiorców amerykańskich, które te wysiłki podjęły. Więc nastąpiła tutaj daleko idąca refleksja po tych 20 latach, no i Stany Zjednoczone
podjęły tutaj dosyć istotne przedsięwzięcia, powołując rodzaj sił zbrojnych, określone zdolności i określone przedsięwzięcia zmierzające do tego utrzymanie prymatu w tej przestrzeni, który zadecyduje, czy też już dzisiaj decyduje o tym, kto w pozostałych przestrzeniach geograficznych będzie tutaj dyktował warunki, czy też będą zabezpieczone jego interesy związane i gospodarcze, ale także związane z bezpieczeństwem. Tak, dziękuję bardzo. I pytanie właśnie do pana Grabarka, trochę kontynuując to, te rozważania. No jak właśnie pan z pana perspektywy widzi te opisane krytyczne punkty tej konkurencji w przestrzeni kosmicznej przez Dolmana? Czy one są dalej obowiązujące, czy jednak gdzieś tutaj się rozminą z tą rzeczywistością? Znaczy ja myślę tak, witam bardzo serdecznie państwa. Ja myślę tak, że no, książka jest właśnie, traktuje o strategii, jest właśnie pod tym względem uniwersalna. I jak zajrzymy do fragmentu, którym mówi o najbardziej współczesnej autorowi sytuacji i Stanów Zjednoczonych, jest tam odwołanie do starożytnej Sparty i Aten, no to wiemy, że jest to książka, która właśnie nie rości sobie prawa do opisywania tam technologii A czy B czy D, ale takiego bycia właśnie takim no podręcznikiem bardziej właśnie uniwersalnym i ponadczasowym. I również dlatego, że no zasad fizyki nikt nie zmieni, tak? Żaden tutaj kraj czy przedsiębiorca. Natomiast no, te zasady fizyki można wykorzystywać i na różny sposób dzięki technologii. I przez te 20 lat widać, że ta technologia naprawdę teraz skoczyła do przodu. Nie jest tak, że technologia zawsze rozwija się liniowo. Często jest tak, że właśnie są takie skoki wywołane przez jakąś innowację, przez czasami właśnie innowację technologiczną, czasami jakiegoś człowieka, który coś tutaj przedsięwzie i coś nowego stworzy. I taką innowację można pobudzać na dwa sposoby. Raz, państwo może, jego różnego rodzaju agendy może przeznaczać jakieś środki na badania bardziej podstawowe, ale już tak ukierunkowane w jakimś celu. I teraz w ciągu ostatnich kilku lat widać, że właśnie to zagrożenie ze strony Chin powoduje, że tutaj no, decydenci w USA inwestują w takie technologie i jedną z takich jest na przykład teraz niedawno właśnie Departament Obrony plus DARPA, czyli ta agencja rozwoju, która wojskowego, która kiedyś nam wymyśliła internet, to oni zainwestowali w taki projekt DRACO. To ma być używanie nuklearnego cieplnego silnika rakietowego, który po prostu mając reaktor atomowy wykorzystuje ciepło do generowania energii elektrycznej. I te badania nad tego typu technologią były oczywiście prowadzone w latach 60., ale później jakby to się potoczyło inną drogą. Natomiast teraz strategicznie ta technologia naprawdę może bardzo, bardzo zmienić sytuację taką astropolityczną, dlatego że no do tej pory, co jest zupełnie inne niż mamy tu na Ziemi, no to jeśli wysyłamy jakiegoś satelitę czy statek kosmiczny w kosmos, no to raczej już z samego początku wiemy, jaka będzie ta orbita. Oczywiście są silniki, które mogą troszeczkę tą orbitę zmienić, ale generalnie jest to takie dosyć statyczne. I teraz Amerykanie poszukują czegoś, co dałoby im możliwość właśnie no, takiego aktywnego manewrowania nie tylko na orbicie Ziemi, ale w tej przestrzeni między Ziemią a Księżycem. Dlatego, że jest obawa o to, że no, Chiny wyślą coś na Księżyc, wokół Księżyca. No i przez to, że nie widzimy tej jednej strony tego Księżyca, no coś tam z drugiej strony może wylecieć na innej orbicie, no może coś tam się zmienić, tego nie wiemy. I no tutaj jest obawa o to, więc jest taka no jakby rządowy program
rozwijania bardzo konkretnej, specyficznej technologii, która też jest oczywiście technologią bardzo no, tutaj kapitałochłonną. Więc tutaj z jednej strony rząd może coś robić, a z drugiej strony są przedsiębiorcy. Ci przedsiębiorcy, tak jak tutaj pan generał wspomniał, mogą też być różni, tak? Bo jedni są po prostu, tutaj przykład Jeffa Bezosa, ma ogromny majątek, ładuje go w firmę swoją kosmiczną, ale potrzebuje innych też ludzi, którzy tą innowację napędzą. Natomiast przykład Elona Muska, no, można powiedzieć, że tutaj to jest taki szaleniec, bo on sobie wymyślił, że żeby obniżyć koszt startów rakiet, no to będziemy je używać wielokrotnie. No oczywiście, to jakby sam pomysł w sobie nie jest nowy, bo i Lem o tym pisał chyba już w latach 60., ale nikt tego do tej pory nie zrobił. Wydawało się to bardzo trudne, może nie niemożliwe, ale bardzo, bardzo trudne. Również trzeba wydać mnóstwo pieniędzy, żeby taką technologię opracować, a później starty rakiet będziemy charge'ować klientów mniej. No to przecież to nie ma sensu. Jakby trzeba wydać dużo pieniędzy, a później z rynku będziemy zbierać za start jeden mniej. Więc jakby taką klasyczną logiką to nie ma sensu, ale jeśli chce się osiągnąć inny cel, właśnie obniżenia tej ceny startu per no właśnie jedno wystrzelenie rakiety, no to ma sens. I teraz cała ta innowacja związana właśnie z megakonstelacjami, czyli tutaj ja mówię oczywiście o Starlinku, ale no tutaj właśnie Jeff Bezos i Amazon chcą mieć też swoją megakonstelację, więc zaraz będą Chińczycy też chcieli, Europa będzie chciała i tutaj też to już widać. No jest to możliwe dzięki innowacji właśnie tym rakietom, które można używać wielokrotnie, przez co cena jednego startu spada. I może tak kończąc tą część, no wszystko też rozbija się oczywiście o budżet. I budżety wojskowe zawsze miały priorytet, kiedy państwo albo jakiś blok państw czuje zagrożenie, jest w stanie wydać więcej. I kiedy był ten wyścig kosmiczny, który pamiętamy, Związek Radziecki kontra USA i program Apollo, no to tak naprawdę wtedy, dlaczego lataliśmy na Księżyc pojazdami, które miały, nie wiem, komputery o mocy obliczeniowej dzisiejszych kalkulatorów? No dlatego, że właściwie budżet NASA był z gumy, tak po prostu, no wszystko, co chcieli, mogli właściwie dostać. Teraz realia budżetowe są takie, że no nie mogą wszystkiego dostać, ale z drugiej strony i ten dołek w eksploracji kosmosu, w którym to właśnie tutaj autor pisał książkę Astropolitik, wynikał też z tego, że właśnie wtedy chyba tej konkurencji nie było widać, tak? A teraz widać, teraz Stany Zjednoczone bardzo się boją Chin i ten wyścig kosmiczny może nie jest tak widoczny bardzo w przestrzeni publicznej, ale w przestrzeni kosmicznej jest widoczny i on postępuje i też właśnie napędza pewnego rodzaju rozwój technologiczny. Tak, dziękuję bardzo. Podsumowując tą część, ten wątek, to bym właśnie stwierdził, że właśnie kategorie czy struktura, bo jedną z tez Dolmana jest to, że oczywiście, znaczy test, no, to jest jakby potwierdzenie właśnie stanu fizycznego, tak to nazwijmy, że kosmos ma swoją geografię. On tą geografię opisuje i poprzez to wyznacza osie konkurencji, osie konfrontacji nawet, tak to trzeba określić. I właśnie to, co się dzieje, tutaj panowie tutaj wspomnieli już po części, to, co się dzisiaj dzieje, to jest gra o te osie i o te punkty krytyczne, o których Dolman pisał. Czyli po tych ścieżkach wyznaczonych przez niego toczy się konfrontacja, kto zajmie lepszą pozycję właśnie w tych punktach i na tych ścieżkach, o których on opisał. Więc w tym sensie to tym bardziej jest wartość tej książki, bo widzimy kierunki, w których ta konfrontacja, czy chińska, głównie chińsko-amerykańska, ale nie tylko, za chwilę o tym będziemy rozmawiali, będzie się toczyła. I to jest wielka rzecz tej książki. No tutaj już padły te wątki, które chciałem jakby uwypuklić, że
No właśnie, w podejściu do dziedziny kosmosu już widzimy, że ta pauza strategiczna, która w wypadku Stanów Zjednoczonych trwała nieco za długo. I widać również to w kontekście kosmosu. Tak? No, nie chciano przeznaczać środków dopiero w 2000, no, dzisiaj możemy powiedzieć, że dopiero w 2019 roku zostały siły kosmiczne powołane, mimo tego, że te postulaty były wcześniejsze. No ale z drugiej strony właśnie charakterystyka systemu amerykańskiego jest taka, że ten destruktywny anarchokapitalizm ciągle działa, tak? W tym sensie, że właśnie z jednej strony to strategiczne przebudzenie, a z drugiej strony inicjatywa przedsiębiorców jak Elon Musk, którzy obniżyli koszty wysyłania obiektów w przestrzeń kosmiczną radykalnie, no spowodowała przyspieszenie tego procesu. I w związku z tym dzisiaj na przykład rozmawiamy nawet, nie wiemy o rzeczach, które używamy na co dzień, a które bez tej konkurencji w kosmosie nie byłyby możliwe. Jak chociażby taki najprostszy przykład, który powiem, no to GPS, tak, który system militarny, otwarty dla wszystkich obywateli. I z tego, co już słyszałem, część osób nawet tutaj do Norblina i do Kinogramu docierała za pomocą GPS-a, tak, wpisując miejsce, do którego należy dotrzeć. No dzisiaj już jesteśmy tak dalece uzależnieni, że już nie potrafimy, bo zawsze w życiu człowieka pewne umiejętności nowe wypychają umiejętności nabyte wcześniej, w ten sposób je tracimy. Ale bez tego anarchokapitalizmu ten postęp amerykański nie byłby możliwy. A z drugiej strony mamy model chiński, gdzie wszystko jest super tajne, wszystko jest pod kontrolą państwa, wszystko jest w ramach strategicznych programów państwowych, ale z drugiej strony, no właśnie, bo tego też nie, o tym myślę warto wspomnieć, bo to było jakoś mało widoczne w polskiej przestrzeni publicznej, no wysłanie sondy kosmicznej na ciemną stronę Księżyca, no było wielkim świętem narodowym w Chinach, tak? No takim świętem, którym przez, no nieporównywalnym z niczym w zasadzie, tak? No, nie mam świadomości, no Chiny tym żyły od rana do wieczora co najmniej przez kilka dni, bo to było traktowane jako wielkie święto. Niedawno wylądowanie sondy indyjskiej na Księżycu, już nie po ciemnej, nie na ciemnej stronie Księżyca, ale nazwijmy to tej jasnej czy tradycyjnej, no też było wielkim świętem w Indiach, które podkreślało mocarstwowość i paradoksalnie kilka dni wcześniej Rosjanie ponieśli potężną klęskę, bo ich sonda no spadła, czyli że tak powiem, nie potrafiła wylądować na Księżycu. I to jest takie trochę w jakimś sensie symboliczne podsumowanie. No właśnie, to jest moje następne pytanie, bo Rosja czy Związek Sowiecki był, no ten słynny moment Sputnika, no to w końcu Rosjanie wysłali, czy Związek Sowiecki wysłał pierwszy Sputnik w przestrzeń kosmiczną. Ta rywalizacja była napędzana tą rywalizacją sowiecko-amerykańską. Potem ona spadła, ale z drugiej strony no, Rosjanie przez wiele, wiele lat byli de facto jedynym miejscem, gdzie usługowo na zlecenie innych firm czy państw wysyłano obiekty w kosmos, po prostu najtańszą technologię. Dzisiaj no, ta wraca ranga, czy wzrasta ranga konkurencji w kosmosie. Jak panów zdaniem dzisiaj Rosja się odnajduje w tej rywalizacji? Jaki jest jej poziom zaawansowania, jakie dalsze możliwości rozwoju? Tak, i oczywiście, że jest to istotne pytanie, dlatego że to jest po pierwsze nasz sąsiad, groźny sąsiad, nie można go lekceważyć i nie można mówić, że tak to powiedziano w 90 roku, że Rosja, czy Związek Sowiecki po rozpadzie, Rosja się z kolan nigdy nie podniesie, a jak się podniesie, to minie 100 lat i możemy sobie spokojnie na tą przestrzeń patrzeć i rozbrajać się i nie myśleć o bezpieczeństwie, czyli rozwoju swoim w kategoriach bezpieczeństwa. To okazało się zgubne, bo jednocześnie wiadomo, co się w tej przestrzeni w przeciągu tych 20 lat stało. I dzisiaj to, co jest w Ukrainie, jest tego najlepszym, można powiedzieć, dowodem czy wyrazem. I w związku z tym, a Rosja z tych programów, co prawda, kosmicznych, nie zrezygnowała, ale w wyniku tej wojny i odcięciu dostępu do nowych technologii, które są im potrzebne, bo tego nie ma u siebie, nie jest w stanie to póki co wyprodukować, no te programy kosmiczne zostały w jakiś sposób wyhamowane, ale chociaż to ten, można powiedzieć, udany z kolei eksperyment zniszczenia starego Sputnika w kosmosie przez Sputnik, który
czy rakietę, który, Sputnik rakietę, który dokonał tego ataku efektywnie, zresztą bardzo groźne były skutki tego, można powiedzieć, rozbicia, czy też zniszczenia tego Sputnika w przestrzeni kosmicznej, bo od tysiące odłamków zagroziło znajdujących się w tej przestrzeni Sputnikom. Amerykanie struchleli, ale to pokazało, że Rosja posiada już określone zdolności prowadzenia operacji w przestrzeni kosmicznej czy przeciwsputnikowych. To zdolności Rosja między innymi buduje w ramach tak zwanych, określonych przez rosyjską strategię militarną, strategicznych operacji kosmiczno- czy powietrzno-kosmicznych, które składać się będą, czy według tej sztuki wojny rosyjskiej, z kilku operacji różnym charakterze, między innymi niszczeniu sputników w przestrzeni kosmicznej. To są te zdolności. Rosja posiada na tych orbitach, które też w tej wysokości co Stany Zjednoczone, nie na tych samych oczywiście, swój określony potencjał sputników rozpoznawczych, szpiegowskich, obserwacyjnych, walki radioelektronicznej, bo te zdolności też Rosja w przestrzeni kosmicznej posiada i między innymi operacje przestrzeni kosmicznej o charakterze ogniowym, czy też mogą towarzyszyć będą operacje radioelektroniczne, czy walki radioelektronicznej, które mogą też zakłócać system dowodzenia, o którym powiedzieliśmy, Stanów Zjednoczonych, tymi siłami znajdującymi się poza kontynentem amerykańskim, który ułatwia znakomicie przecież. I ten potencjał, który posiada Stany Zjednoczone, po pierwsze służy do tego, żeby zbudować tej przestrzeni, jeżeli chodzi o zdolności sił zbrojnych, bardzo ważny potencjał, czy tę wartość, to jest świadomość poznawczą o aktualnej sytuacji w dowolnym punkcie na kuli ziemskiej. Tak ją Stany Zjednoczone posiadają w tym zakresie zdolności, które też pozwalają w pewien sposób reagować prawie że w realnym czasie, jeżeli chodzi o użycie potencjału militarnego na zagrożenia, które się w danej przestrzeni mogą pojawiać. I najlepszym tego przykładem jest tocząca się wojna w Ukrainie, że w głównej mierze ukraińska armia posługuje się informacjami z wywiadu amerykańskiego i rozpoznania i obserwacji tych przestrzeni kosmicznych znajdujących się tam sputników, które służą do tego, żeby efektywnie wykorzystywać siły i środki w walce na lądzie i przestrzeni częściowo morskiej i przestrzeni powietrznej, tak, w realnym czasie poprzez sieciocentryczny system dowodzenia i o charakterze sposobem rozproszonym, czyli przyspiesza to jakby proces reakcji w realnym czasie w ramach pozyskanej informacji określoną reakcję i obezwładnianie czy niszczenie sił i środków rosyjskiej armii. Tutaj chciałbym też się chwilę zatrzymać, szanowni państwo, bo ja ciągle w swoich wystąpieniach i komentarzach na Twitterze od samego początku tej wojny mówiłem i podtrzymuję tą tezę. Ona jest oparta oczywiście na wiedzy i doświadczeniu wyobraźni, ale także wielu ćwiczeń, które w charakterze strategicznym uczestniczyłem i też sam prowadziłem, będąc zastępcą szefa sztabu generalnego, że ukraińska armia tej wojny bez zdolności przestrzenia określonych nie wygra. Ta kontrofensywa w związku z tym też, która jesteśmy świadkami, bo do tego chcę nawiązać, w kontekście właśnie zdolności przestrzeni kosmicznej, bo to jest ważne, panowanie pewnych przestrzeniach. Dzisiaj nie wystarczy oddziaływać w prowadzonych wojnach konwencjonalnych na przestrzeń taktyczną, czy zaczepiać o przestrzeń operacyjną do 100 kilometrów. Nie wygra się wojny tak. Nie ma szans. Trzeba równocześnie oddziaływać na całą głębokość ugrupowania agresora, czyli przestrzeń strategiczną, przestrzeni domenie lądowej i jednocześnie morskiej. Tak? Jeżeli tych zdolności się nie ma, nie wygra się wojny. I kontrofensywa nie miała prawa wygrać, bo ona była... To jest porażka, ona się praktycznie już zakończyła. Ona się już zaczynając się zakończyła. Dlatego, że działaniami taktycznymi, a one taki mają charakter,
Panie generale, ja bym prosił... Tylko, ale tu dwa zdania jeszcze. To po prostu nie wygrywa się, one się nie przełożą na efekty operacyjne i strategiczne. Inaczej mówiąc, teraz wracając do kosmosu, punktem najważniejszym, czy tym krytycznym tej przestrzeni jest obecność na Księżycu. To jest dominant, to jest tej przestrzeni zdolność, posiadanie określonych zdolności. I następnie oczywiście w tej przestrzeni między Księżycem a Ziemią. To jest kolejny obszar bardzo ważny. I ten, który będzie posiadał określone zdolności, które pozwolą nie tylko na to, żeby mieć informację i tą informacją zarządzać i wykorzystywać, ale określone siły i środki do realizacji zadań o charakterze militarnym, bo od tego się to wszystko zacznie. Zanim panowie się podzielą tą całą przestrzenią, muszą zbudować określone zdolności, czyli nastąpi wyścig zbrojeń w tej przestrzeni, oparcie o nowe technologie, tam umieszczenie określonych platform, które będą w stanie użyć najnowsze technologie, jeżeli chodzi o rażenie, o dużych szybkości, oddziaływanie na obiekty ziemskie i przestrzeni kosmicznej, czyli na domenę lądową, morską i tak dalej. A więc tutaj rysują się bardzo, bardzo ciekawe scenariusze, jeżeli chodzi o przyszłe wojny, nie tylko w wymiarze tym, można powiedzieć, kosmicznym, ale także w połączeniu z domenami geograficznymi. Więc użycie takich technologii jak broń laserowa, mikrofalowa, tak, magnetyczna, o dużych szybkościach, które... No, I rozumiem, że to wszystko jest związane z kosmosem, tak? Tak jest. I to dociera do Ziemi w czasie ułamków sekund. Więc w związku z tym tu się pojawiają wiele pytań takich ciekawych, jak temu przeciwdziałać, jak się zabezpieczyć. A więc obrona przeciwkosmiczna, obrona powietrzna, przeciwrakietowa, i drugiej strony dowodzenie tym. A więc dowodzenie musi być wyniesione w przestrzeń kosmiczną. A więc, bo nie będzie czasu. To są tak, można powiedzieć, to się odbywa w tak krótkim czasie, że Ziemi tego się nie ogarnie. Nie będziemy w stanie, żadne dowództwo to pokierować efektywną użyciem tych sił i środków, które będą oddziaływać z kosmosu i w samym kosmosie. W związku z tym muszą być tam wyniesione stanowiska dowodzenia kosmiczne, tak? Czy ulokowane na Księżycu, czy też w tej przestrzeni między Księżycem a atmosferą. Tak? To są wszystko ważne rzeczy, kluczowe, które będą się teraz się rozstrzygać będą w niedługim czasie. Te zdolności trzeba budować. I z drugiej strony musimy mieć tą świadomość, że my mamy dostęp do kosmosu wszyscy taki sam. Bo nad nami ten kosmos jest. Dostęp do Oceanu Atlantyckiego no nie mamy, tak? Ale do kosmosu mamy. I to jest przestrzeń wszechogarniająca pozostałe domeny geograficzne praktycznie. Bez panowania w tej przestrzeni nie będzie można uzyskać jakiegokolwiek pozytywnego efektu na przestrzeniach geograficznych, czyli przegrywa się, jest skazanym się na niepowodzenie. I to też, jak pytamy o zmianach w geopolityce, to właśnie następuje tutaj daleko idąca rewizja, czy też refleksja o tego, że to musi być uwzględnione w tej przestrzeni i z tym się wiąże astrostrategia. Natomiast sztuka wojenna, zasady sztuki wojennej według mojej oceny nie ulegną zmianie, niezależnie od tego, czy to jest w kosmosie, czy to jest z kosmosu, czy też w kierunku kosmosu, bo tu też środki będą działać tą przestrzeń, muszą być rakiety i tak, systemy o różnym zasięgu. To się nie zmieni. To zasady sztuki wojennej, jak jest zaskoczenie, jaki jest celowość i celowość, jakim jest ciągłość dowodzenia, to są koncentracja sił i środków, to są zasady sztuki wojennej, której pomijanie, nieuwzględnianie prowadzi do wolontaryzmu, do awanturnictwa i do porażki tym samym. Wyobraźnia, no więc te wszystkie rzeczy, które sztuka wojenna jest jako nauką nauk, to jest w tej chwili, w tą przestrzeń sztuki wojennej pojawia się nowa, może nauka związana właśnie
z walką w kosmosie. Pani, bardzo, bardzo dziękuję, tak, bo do tej Ukrainy jeszcze właśnie będę chciał wrócić za chwilę, ale też no, mogę w tym kontekście wspomnieć, podkreślić jeszcze wagę książki, że to, o czym pan generał mówił, zarys tej struktury konfrontacji właśnie Everett Dolman opisał te 20 kilka lat temu. Tak, i dzisiaj to, co się dzisiaj dzieje, to właśnie jest to wypełnianie realną treścią, realnymi technologiami, realnymi pomysłami na konfrontacje, które dzisiaj są, bo znaczenie czy Księżyca, czy różne znaczenia w różnych kontekstach, czy niskiej orbity, czy wysokiej orbity, czy ciemnej stronie Księżyca, tych punktów krytycznych w kosmosie, to wszystko, ta geografia, myślę, że wszyscy strategzy w globalnych mocarstwach tą książkę analizują i się do niej to traktują jako podręcznik po prostu. Ale do pana Grabarka jeszcze pytanie właśnie, jak pan dzisiaj, jak z pana perspektywy pan ocenia zdolności, zwłaszcza w tej dynamicznej konfrontacji Rosji versus inne kraje, co możemy o tym powiedzieć? Moim zdaniem to rosyjski przemysł kosmiczny jest teraz w takiej ciekawej sytuacji, że po prostu spada w przepaść i nadal się wydaje, że jest wszystko ok, bo jeszcze spada i tak naprawdę nie wiadomo, gdzie jest dno i no, dopóki nie uderzy, nie grzmotnie o to dno, to nadal będzie się wydawało, że jest ok i że jest potężny. To wszystko, co właściwie jakby od lat 90. od upadku Związku Radzieckiego jest wykorzystywane w Rosji, to nadal jest to efekt tego, tych technologii radzieckich jeszcze właściwie z lat 60. zaczerpnięte. Więc no, Rosja technologicznie jest bardzo zacofana. Znaczy, generalnie rosyjski przemysł kosmiczny, inżynierowie byliby w stanie stworzyć rzeczy nowoczesne, innowacyjne, tylko problem jest taki, że no ich przemysł jest niedofinansowany, a te pieniądze, które są, i tak są rozkradane. To ja przepraszam, może dopytam. Czyli rozumiem, że nawet w tej chwili za bardzo nie jesteśmy w stanie wymienić jakichś nowych inicjatyw kosmicznych rosyjskich? Nie, absolutnie nie. To jest, tutaj była wspomniana ta Luna 25, która rozbiła się na Księżycu i to jest właśnie taki, pokazuje, że Rosja, no tutaj jeszcze nadal bazując na tej starej technologii, chciała coś pokazać i się rozbiła, a nowe mocarstwa kosmiczne, do których aspiruje na przykład Indie, właśnie ten lądownik posadziły na Księżycu. Więc myślę, że teraz raczej powinniśmy... Panie doktorze, warto zauważyć podpisanie porozumienia z Roskosmosu z Chinami, z obiema agendami w sprawie wspólnych realizacji wspólnych programów, które co prawda zostało to podpisane tuż przed tą wojną w Ukrainie, no ale one tam też na pewno mają jakieś ciekawy zamiar jest tych programów. Tak, znaczy tutaj z jednej strony o tym można by naprawdę jeszcze długo dyskutować, natomiast tak może w skrócie powiem tylko jeszcze o jednej ważnej rzeczy, która się nastąpiła przez właśnie wojnę w Ukrainie, to nastąpiła teraz taka właściwie derusyfikacja współpracy kosmicznej oprócz z wyłączeniem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, dlatego że tamtą współpracę no, nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień po prostu wyłączyć, bo to oznaczałoby tak naprawdę deorbitację całej stacji, bo jest tak zaprojektowana, że część rosyjska i część amerykańska no, są, no, no, potrzebują tej drugiej części. Natomiast Amerykanie wycofali się to już nawet po inwazji Rosji na Krym i aneksji Krymu. Wtedy było wielkie larum podniesione właśnie w USA. Jak to możliwe, że najważniejsza amerykańska rakieta, która wystrzeliwuje drogocenne amerykańskie satelity szpiegowskie, rakieta Atlas V, zbudowana przez wspaniałe amerykańskie koncerny zbrojeniowe Lockheed Martin i Boeing, dlaczego ona używa rosyjskich silników? A odpowiedź jest taka, że oczywiście to była ta niewidzialna ręka rynku, która zadecydowała, że no, dlaczego korporacje mają płacić za rozwój własnych silników, mogą kupić je na rynku. No i kupiły. Ale jak się teraz pokazuje też dalszy rozwój sytuacji na Ukrainie, to była bardzo dobra decyzja, żeby się z tych silników wycofać. I Europa zerwała współpracę, tak? Europejski łazik, który miał polecieć na Marsa, miał polecieć rosyjską rakietą, miał wylądować tam na rosyjskim lądowniku. Tą współpracę zerwano. Oberwało się też kilku innym jeszcze rakietom, bo taka rakieta Antares koncernu Northrop Grumman była na przykład produkowana jej części na wschodniej Ukrainie.
Silniki do czwartego stopnia europejskiej rakiety Vega też były tam właśnie produkowane, więc teraz jakby następstwem tej wojny jest to, że no, państwa albo takie bloki polityczne jak Europa będą szukały niezależności, jeśli chodzi o technologie kosmiczne, nawet za cenę tego, że to po prostu będzie o wiele droższe, ale tutaj no, nie można sobie pozwolić na to, żeby być zależnym od nawet czasami najbliższego sojusznika, no bo dlaczego Europa stworzyła swój system nawigacji satelitarnej Galileo? Rosjanie mają, Chiny mają, Amerykanie mają, ale no Europa też chce mieć swój własny i też się powoli szykuje do tego, żeby mieć swoją odpowiedź na Starlink, system Starlink. Więc tutaj kiedyś myśleliśmy o wyścigu i o tej rywalizacji USA-Rosja. Teraz tą nową Rosją są zdecydowanie Chiny i na tą arenę też bardzo dużych, poważnych graczy wchodzą Indie, które teraz też rozwijają program załogowych lotów, więc niedługo też właśnie Hindusi swoimi siłami wyślą swoich właśnie astronautów w kosmos. To dziękuję bardzo. Myślę, że to w związku z tym można podsumować, że na pewno następuje regres w Rosji, tak? Że powoli z tej pierwszej ligi technologii kosmicznych Rosja no wypada, tak? To oczywiście nie można powiedzieć, że to jest proces zakończony, ale tak jest. No pytanie jest, jak to, rozumiem, to jest tajne, nie mamy tej wiedzy jeszcze dotyczącej tego programu współpracy rosyjsko-chińskiego, chyba że coś wiemy więcej na ten temat. Znaczy, nie wiemy, ale to myślę, że to są takie raczej deklaracje, no bo Rosjanie mają ten... Rosjanie mają jeszcze ten problem nie tylko technologiczny, ale po prostu dumy tak naprawdę, bo no, teraz mają połowę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zachód, no, Europejska Agencja Kosmiczna, NASA, Japońska Agencja Kosmiczna, Kanadyjska budują nową stację kosmiczną na orbicie Księżyca. I zaproponowano Rosji współudział w tej stacji, no ale oni chcieli mieć znów pół czy jakąś bardzo dużą część, a tak naprawdę mogliby mieć teraz jeden moduł, tak jak będzie mieć Europa albo Japonia i oni nie chcieli się na to zgodzić. A z Chinami no, jest jakiś taki chyba no, list intencyjny o tym, żeby zbudować taką bazę na Księżycu, ale ta baza z tych wizualizacji to wygląda na taki parking po prostu, na którym no, jak chcesz, no, to możesz przyjechać, tam zaparkować, ale nie będzie to jakaś taka struktura, której stała i złożona. No i oczywiście to jest tylko i wyłącznie robotyczne jakieś sondy. Natomiast Chiny bardzo, bardzo mocno rozwijają się na wszelkie możliwe sposoby, bo i mają swoją własną stację kosmiczną, na której przebywa teraz non-stop chińska załoga i chcą wysłać swoich astronautów na Księżyc. Deklarują, że nawet do 2030 to im się nie uda raczej, ale no już w tych latach 30 tak. Same też wysłały łazik i orbiter marsjański. Więc tutaj widać, że po prostu no, Chiny zajęły miejsce Rosji, bo są w stanie same, bez niczyjej pomocy, realizować naprawdę bardzo ambitne programy kosmiczne. Dziękuję bardzo, bo już, no, będziemy musieli powoli zmierzać do końca, ale też no, muszę zadać pytanie, które pan generał już trochę ubiegł, bo zaczął mówić o tej Ukrainie. Myślę, że no, sprawa jest na tyle ciągle ważna i gorąca, że no, prosiłbym o jakieś właśnie czy opinie, czy informacje, jak dzisiaj ta przestrzeń kosmiczna i technologie kosmiczne już dzisiaj wpływają na tą wojnę, jakieś przykłady, w jaki sposób to wygląda. Oczywiście, to są systemy nawigacyjne, o tym wiemy, że praktycznie dzisiaj technika bojowa na współczesnym polu walki, systemy walki wykorzystują systemy nawigacyjne, czyli GPS jest w powszechnym użytku. Już dzisiaj praktycznie wojsko nie posługuje się tak, ja pamiętam, zaczynałem służbę mapami wojskowymi, tak, śledzeniem tych map, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji i czy poruszanie się w określonym terenie, to wszystko dzieje się za pomocą GPS-u, chociaż wiadomo, GPS też jest, można powiedzieć, zawodny nieraz i można srogo się pomylić. W związku z tym trzeba często weryfikować i być czujnym, szczególnie na stepie, na bezdrożach i słabej drożności infrastrukturze drogowo-mostowej czy drogowej na terenie Ukrainy. Jest tutaj poważny problem,
bo ta sieć dróg jest tam bardzo słaba i w związku z tym no jednak trzeba te drogi troszkę znać. Jeżeli chodzi bardziej o stan techniczny, ja tu się martwi, niż co się trafi na określonym czasie, w określonym miejsce. To są systemy także pozyskiwane dane z wywiadu, z rozpoznania obserwacji, więc od strony amerykańskiej, nie tylko. Też nasze, z rozpoznania rozumiemy satelitarnego, tak? Oczywiście tak jest. To są dane, żeby otrzymywane właśnie realne położenie w realnym czasie sił i środków armii rosyjskiej w przestrzeni i w czasie pozwala, wykorzystując właśnie sieciocentryczny system dowodzenia, rozproszony jednocześnie sposób dowodzenia, czyli w ramach kompetencji, w obszarach odpowiedzialności, czy rejonach, czy kierunkach taktycznych, czy operacyjnych, dowódcy podejmują decyzje, nie czekając na rozkazy wyższych przełożonych, więc tutaj to pozwoliło ograniczyć do minimum hierarchiczny sposób dowodzenia wojskami, który w dalszym ciągu funkcjonuje w armii rosyjskiej, chociaż w niektórych działaniach hierarchiczny system, sposób dowodzenia jest nieodzowny. Nieodzowny musi być podporządkowany określonym celom, zanim musi być koncentracja sił i środków. W związku z tym to dowodzenie w sposób hierarchiczny musi się odbywać. Ale to nie jest jako zasada, tylko jako wyjątek. Nie ma reguł bez wyjątków. Są wyjątki, gdzie trzeba wracać do hierarchicznego systemu, sposobu dowodzenia. W związku z tym o tym nie wolno zapominać i już automatycznie nie wykluczać, bo technologie są takie, które oczywiście pozwalają, ale nie można tego wykluczyć, jeżeli chodzi o określone działania. To jest jedno. Także system kierowania ogniem różnych systemów. Skarża się czas. Już nie trzeba organizować tego, można powiedzieć, na pieszo. W sposób współdziałania, wykorzystania sił i środków. To robi się bardzo szybko, bardzo sprawnie i tym samym pozwala tam, mając świadomość sytuacyjną, bo to jest ważne, że dowódcy mają pełen obraz sytuacji, pozyskany w oparciu o informacje z kosmosu, oczywiście także z dronów, innych środków obserwacji i rozpoznania, pełen obraz tej sytuacji na polu walki, przestrzeni nie tylko taktycznej i operacyjnej, i strategicznej i mogą podejmować adekwatne decyzje w realnym czasie. To jest bardzo ważne. To jest także istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, czy też odporności wojsk, bo to pozwala wykonać określony manewr w czasie i przestrzeni, żeby uniknąć niekorzystnego położenia w stosunku do przeciwnika, który może wykonać efektywnie kontruderzenie, przeciwuderzenie lub inne uderzenie ogniowe na określone siły i środki armii ukraińskiej. To jest tak zwane wyjście spod uderzenia, wykonanie manewru. To właśnie pozwala, że pole walki staje się bardziej dynamiczne i buduje się tak zwaną przewagę intelektualną, niematerialną. Jeżeli przeciwnik tych zdolności tej nie posiada, to się góruje. I często posiadając słabszy potencjał, mając właśnie tą przewagę intelektualną, poznawczą, wygrywa się z silniejszym przeciwnikiem. I to jest bardzo ważne. To są te zjawiska, które pokazują, że poprzez przewagę niematerialną, intelektualną, uzyskuje się, co istotne, przewagę materialną. No właśnie, czyli ja bym podał taki przykład, który moim zdaniem jest bardzo wielowymiarowy i bardzo ciekawy, bo również zahacza o dziedziny klasycznej polityki, czyli kwestie systemów starlinkowych Elona Muska, bo one odgrywały i odgrywają dalej ogromną rolę, tak, zwłaszcza dla Ukrainy. No ale z drugiej strony widać, w jaki sposób również czynniki prywatne mogą wpływać na przebieg wojny, tak? Bo przypomnijmy, że teoretycznie na początku to były darowizny, ale moim zdaniem Elon Musk traktował to trochę marketingowo. Potem koszty eksploatacji tego zostały przejęte przez darczyńców i po części Polska przejęła te koszty również, ale przez rząd Stanów Zjednoczonych, które to płaca. Ale z drugiej strony na przykład jak Elon Musk wpływa na wojnę, no to w taki sposób, że moim zdaniem pod presją rosyjską i z powodu obaw przez to, że Rosjanie mają zdolność zestrzeliwania satelitów,
no, wyłączył zasięg oddziaływania Starlinku na strefę bezpośrednią dla Ukrainy. W związku z tym Ukraińcy na parę miesięcy na przykład przerwali atakowanie dronami morskimi okrętów rosyjskich, dopóki nie dopracowali się własnych systemów niezależnych od Elona Muska. Więc właśnie, to w tym sensie widać już takie przykłady, w jaki sposób zarządzanie tą kwestią wpływa wprost, zarówno ocena czynników, które na to wpływają, jak i technologii, zarządzania tymi technologiami, kto nimi dysponuje, w jaki sposób już no, wpływają na bezpośredni przebieg konkretnych starć militarnych. Tu jeszcze jeden jest aspekt, dotknął pan bardzo istotnego aspektu, to jest właśnie to, że zabezpieczenie poprzez, znaczy posiadanie tych systemów suwerenności podejmowaniu decyzji. Chcę powiedzieć, że Amerykanie dostarczając armii ukraińskiej dane, na przykład do niszczenia określonych obiektów znajdujących się powyżej 100 kilometrów, ograniczają ten dostęp, taki, że, praktycznie, żeby sięgający poza granice Ukrainy, na przykład terytorium Rosji, żeby HIMARS-y jednak te, które są w zasięgu 100 kilometrów, nie oddziaływały tam na terytorium Rosji. Ukraińcy oddziaływują za pomocą własnych systemów, za pomocą dronów, za pomocą dronów morskich czy powietrznych, wykonują takie uderzenia i własnego lotnictwa. Też one, które się tam po części zapuszcza, można powiedzieć, w terytorium Ukrainy. Natomiast Amerykanie tu bardzo pilnują tego, żeby te systemy walki, które dostarczyli armii ukraińskiej, nie oddziaływały na teren Rosji. Jak wiecie, decyzje co do dostarczenia TACAMS-ów, które sięgają do 300 kilometrów, do dzisiaj nie zapadły. A dlaczego? Dlatego, że Stany Zjednoczone i dostarczenie F-16 jest mocno opóźnione, dlatego Stany Zjednoczone nie podjęły, czy nie przyjęły na siebie ryzyka strategicznego. To ryzyko operacyjne jest po stronie armii ukraińskiej, która wykonuje zadanie, natomiast już dostarczając te systemy, które oddziaływują na teren Rosji, no to jest podjęcie pewnego ryzyka strategicznego, które spoczywa na... Tak, pani Granel właśnie pisze o tym od miesięcy, tak, na łamach nowej konfederacji. Tak, armii amerykańskiej. To jest problem kluczowy. To jest problem kluczowy, jeżeli chodzi o prowadzenie działań nawet sobie nie na terenie Ukrainy. Że to jest de facto dyskusja o kosmosie, tak? Bo to są systemy, które są zainstalowane w kosmosie za pomocą sterowania satelitarnego i zarządzanie, dostęp do nich, jak pan generał powiedział, suwerenność. Już w tej chwili są dziesiątki przykładów na Ukrainie, w jaki sposób wpływa na potencjał obrony i prowadzenia konfliktu. I to jest też oczywiście, to są też tam inne elementy, jak są to rzeczy związane z dostępem do kodów źródłowych, systemów walki i tak dalej. To są także budowanie własnych zdolności. Mówimy o Wojsku Polskim. To też jest kluczowe pytanie. No właśnie, i to jest do pana Grabarka, właśnie już trochę przechodząc. Żebyśmy nie polegali tylko na sojusznikach, bo to jest bardzo niebezpieczne. Ale być może, jeżeli pan by uzupełnił jakieś przykłady ciekawe u tych technologii kosmicznych w bieżącym konflikcie na Ukrainie. No, oczywiście na Ukrainie widać te dwie rzeczy, czyli z jednej strony wykorzystywanie satelitów obserwacji Ziemi do oczywiście no, rozpoznania, do komunikacji dzięki właśnie Starlinkom, ale też trzeba pamiętać, że no, tutaj żyjemy w takiej szerokości geograficznej, gdzie często są chmury, więc nie zawsze można zobaczyć w świetle widzialnym, ale można podglądać radarowo. I a propos tych takich właśnie technologii, które możemy mieć suwerennie, jest na przykład taki polsko-fiński startup, się nazywa IceEye i to jest firma, która ma taką małą jeszcze konstelację satelitów właśnie radarowych i tak de facto... Ale gdyby pan wyjaśnił wszystkim, co to znaczy ma? To znaczy my... W sensie no, w kosmosie jest teraz chyba kilkanaście takich satelitów, które radarowo po prostu obserwują Ziemię. I to de facto oznacza, że taka firma prywatna, no, wspierana przez venture capital z Doliny Krzemowej, ale prywatna, w sumie jest taką małą agencją szpiegowską, bo oczywiście te satelity nie są w stanie zobaczyć pojedynczego człowieka, czy on ma, nie wiem, dzisiaj wstał rano i czy skarpetki założył takie same, ale na przykład może monitorować oczywiście lotniska, może monitorować statki na morzach i oceanach i dzięki temu właśnie tworzyć taką przewagę. Ale też technologie kosmiczne no, zmieniają sposób prowadzenia pewnych konfliktów.
I nie tak dawno na przykład okazało się, że właściwie taka stara technologia wojskowa, już taka stuletnia, nagle bardzo zyskała na znaczeniu. A tą technologią są łodzie podwodne. Bo łodzi podwodnej, szczególnie tej atomowej, nie można zobaczyć z kosmosu, bo ona może sobie tam zanurkować, wypłynąć i później, nie wiemy, przez miesiące może się ukrywać. Jest na przykład niedawno Australia zamówiła 3, albo już nie pamiętam, no, co najmniej 3 atomowe łodzie podwodne, bo tutaj jeśli chodzi o konflikt z Chinami i tutaj Morze Południowochińskie i sytuację Tajwanu, no to bardzo ważne jest, żeby tam mieć odpowiednie właśnie łodzie podwodne, które nie jesteśmy w stanie z kosmosu ich aktywnie śledzić. No właśnie, to jest kolejny właśnie ciekawy przykład, że nawet rzeczy, które nam się dzisiaj wydają, że są kompletnie niezwiązane z dziedziną kosmosu, no się okazuje, że one determinują dzisiaj decyzje strategiczne, militarne podejmowane przez państwa, tak? Bo to, żeby on był się gotowy, ten okręt ukryć przed, no to być może to wpłynęło na to, że Australijczycy zrezygnowali z koncepcji francuskiej, a weszli w koncepcję brytyjsko-amerykańską kupna okrętów podwodnych o napędzie jądrowym. Ale trochę kontynuując to pytanie, gdyby pan właśnie powiedział obecnym na sali i naszym widzom jakieś inne przykłady polskiej obecności w biznesie kosmicznym, tak? Czy mamy takie przykłady, czy mamy się z czego cieszyć, czy jesteśmy obecni, czy jesteśmy bardzo daleko w tyle? Jesteśmy obecni, mamy się z czego cieszyć. Od 2012 roku należymy do Europejskiej Agencji Kosmicznej i to jest bardzo ważna tutaj współpraca. W tym roku, nawet w te wakacje, dowiedzieliśmy się tego, że rząd polski zdecydował o zwiększeniu składki polskiej do Europejskiej Agencji Kosmicznej, co oznacza, że bo my wpłacamy pieniądze do ESA, a później ogromna część tych pieniędzy wraca do polskich firm w ramach kontraktów właśnie na różnego rodzaju sprzęt, software, które polskie firmy mogą tworzyć, wydawać pieniądze, tworzyć wartość. I żeby tak może to obrazowo tutaj zilustrować, to moim zdaniem mamy takie firmy, które są takimi gwiazdami, jak powiedzmy, nie wiem, Robert Lewandowski w piłce nożnej, ale nie mamy przynajmniej na dzięki razie... Dzięki temu lepiej zrozumiemy, że się dobry tak, przykład. Ale nie mamy takiej drużyny, jak nie wiem, jak FC Barcelona, czy Real Madryt, czy nie wiem, reprezentacja, która byłaby jedną taką wielką, dużą. Bo tłumaczę już, o co mi chodzi, że są takie firmy, jak tutaj na przykład partner tej książki Astronika, które wybijają się na taką ogromną wybitność w jakiejś wąskiej dziedzinie i wtedy są naprawdę na światowym poziomie tutaj. Więc na przykład firma Astronika między innymi specjalizuje się w penetratorach, takich narzędziach do wbijania się w jakieś obiekty. Tak? I na przykład na penetrator właśnie o takiej polskiej nazwie KRET był użyty w sondzie NASA InSight, która wylądowała w 2018 roku na Marsie. Przez to, że ten polski instrument był na tej sondzie, no to też na przykład była tam taka mała plakietka z flagami różnych państw, które brały udział w zbudowaniu tej sondy. No i akurat tak się złożyło, że na jakby 100 lat niepodległości Polski, polska flaga wylądowała na Marsie. Myślę, że to jest taki bardzo ładny to przykład, akcent, taki polski akcent właśnie. Natomiast są jeszcze właśnie inne firmy, takie jak Creotech Instruments, która buduje własną platformę mikrosatelitarną, czyli takich satelitów od 10 kg do 150 kg. I to też jest informacja z ostatnich 2-3 miesięcy, że właśnie Creotech będzie uczestniczył w takim projekcie finansowanym ze środków przeznaczonym przez Unię Europejską na obronność wojskowym, opracowania technologii takiej, która by umożliwiła Europie wysyłanie satelitów w sytuacji jakiejś kryzysowej w ciągu 72 godzin od zaistnienia jakiejś sytuacji kryzysowej. To może być oczywiście
wojna i to, że na przykład właśnie Rosja zestrzeliwuje europejskie satelity, ale to może być, no nie wiem, jakaś może katastrofa naturalna i potrzeba więcej satelitów do obserwacji Ziemi na przykład. No i właśnie polska firma, tutaj Kreotyk, będzie działać, aby właśnie takie małe satelity bazujące na ich własnej autorskiej platformie satelitarnej mogły być używane. Inna polska firma, Space Forest z Gdyni, która buduje teraz właśnie rakietę Perun, suborbitalną, właśnie trwają testy tej rakiety. Ta rakieta, no to nie będzie rakieta, która wejdzie na orbitę, nie będzie okrążać Ziemi, ale ma taką ambicję przekroczyć tą granicę kosmosu i startuje właśnie z poligonu wojskowego w Ustce. To będzie brać udział w projekcie europejskim no, rakiety, ten projekt się nazywa Salto i projekt rakiety właśnie wielokrotnego użytku. I tutaj z inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej jest ten projekt, aby właśnie zbudować taki demonstrator technologii, aby konkurować właśnie ze SpaceXem Ilona Muska. Więc są tego typu firmy, specjaliści w raczej wąskich dziedzinach, którzy, no, jeśli nie są w czołówce światowej, to na pewno europejskiej i są właśnie wybierani do tego typu projektów. Natomiast najważniejsza rzecz tutaj jest taka, jeśli chodzi o polską obecność w kosmosie, że po prostu my jako Polska, jako państwo musimy inwestować w te technologie kosmiczne, bo no, tutaj chyba już wiele przykładów podaliśmy, że ten kosmos jest absolutnie obecny wszędzie w naszym życiu, tutaj w naszych telefonach, w naszych codziennych decyzjach i kwestią właśnie przewagi technologicznej jest posiadanie kompetencji i technologii kosmicznych w użyciu. No właśnie, znaczy to pan zapowiedział de facto wątek podsumowujący, którym panu chciałem zadać to pytanie. Właśnie jak, bo już musimy zmierzać ku końcowi. Jak panowie widzą polską strategię dzisiaj w dziedzinie, znaczy jest stan obecny i to, co powinniśmy zrobić jako rzecz obowiązkowa z punktu widzenia interesów strategicznych państwa polskiego w dziedzinie aktywności w kosmosie, tak? Jakie tutaj mamy możliwości, jakie kierunki powinny tutaj dominować? Moim zdaniem absolutne minimum, no to jest oczywiście teraz ze względu na to, na sytuację z Rosją, wojną w Ukrainie, no to na potęgę Polska zwiększyła inwestycje w sprzęt wojskowy, czołgi, samoloty, ale też to akurat w mediach głównonurtowych chyba przeszło tak troszeczkę bez echa, ale też Polska kupiła od Francuzów właśnie takiego dużego satelity obserwacji Ziemi. Jest prowadzony też program o nazwie, teraz mi wyleciała ta nazwa, Piast, o tak, to są satelity, taka mikrokonstelacja trzech małych satelitów właśnie obserwacji Ziemi, ale jest to rozwijanie technologii polskich na jakby no, nazwijmy to polską miarę, więc musimy po prostu w te technologie inwestować. Chciałbym, żebyśmy zwiększali i no, zapowiedzieliśmy teraz, że zwiększymy właśnie tą składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale też Wojsko Polskie musi absolutnie wykorzystywać technologie satelitarne, bo to jest absolutnie nieodzowne we współczesnym świecie. I tak, to chyba tak w skrócie tyle. To panie generale, jak pan generał by widział tą konieczność, bo sił kosmicznych nie mamy, ale jak powinniśmy widzieć swoją obecność w dziedzinie strategicznego bezpieczeństwa w kosmosie zgodnie oczywiście z polskim interesem? Jak wszędzie w każdej przestrzeni decyzje polityczne, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie, są tutaj kluczowe. Niestety tutaj w tej przestrzeni wykazujemy daleko idącą nieśmiałość. Także tak mówiąc delikatnie, bo to, że kupili to, co pan powiedział o tym Sputniku, ale także Francuzi mają nam do 2027 umieścić na orbicie dwa Sputniki obserwacyjne z stacją odbiorczą, no to może to nie czyni wiosny, bo to jest tylko może jakieś tam
wybryk w tej przestrzeni, ale nie widać systemowych rozwiązań, które by zmierzały do tego, żebyśmy sobie zabezpieczyli własny, suwerenny dostęp do informacji przestrzeni kosmicznej o aktualnej sytuacji, żebyśmy budowali określoną świadomość poznawczą, z drugiej strony, żebyśmy też za pomocą tych systemów zapewnili dowodzenie siłami zbrojnymi i tymi systemami walki, które wspomniał pan tutaj doktor, Wojsko Polskie zakupiło, a które wymagają spięcia tych wszystkich systemów w jedno środowisko walki, w jeden system obrony państwa. Po prostu z tego, że będzie to poszatkowane, to nie będzie ten system miał określonej efektywności bojowej. Zdolność bojowa są dane taktyczno-techniczne, ale to musi się przełożyć na efektywność, czyli trzeba uwzględnić zakłócenia, właśnie wyszkolenie, sposób umiejętności posługiwania się i zazębiania się, czy pokrywania się tych wszystkich systemów, które tworzą jedno wielkie pole walki, czy też zabezpieczenia pola walki. Jeżeli są hajmarsy, to musi być lotnictwo, tak, w określonych zasięgach. To musi być rozpoznanie w określonych zasięgach, dowodzenie. To jest także obrona przeciwlotnicza, wszystkie systemy. W pana ocenie rozumiem, że to nie jest wystarczająco strategicznie zdjęte. Ale w żadnym wypadku. Tak? To jest dopiero jakiś tam symptom dobrych chęci, nieśmiałości może, tak? Także chciałabym, a boję się, może to nawet jeszcze gorzej wygląda. Chciałbym dodać właśnie, bo to absolutnie się z tym zgadzam, że to jest taki zaczątek tego, ale też myślę, że niestety wśród naszych rządzących i takiej ogólnej publiki problemem jest to, że czołg, samolot, to jest coś takiego namacalnego, które widać. To jest w tej technologii wojskowej od dawna, więc łatwo tym rządzącym jest, musimy czołgi musimy kupować. Ale to jest to jest bardzo zgubne, dlatego że ani czołg po wojnie nie wygra, ani samolot, ani rakieta. Oczywiście. To są systemy walki, które muszą się nawzajem uzupełniać. Nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek tu się stało. Pamiętacie państwo, co się działo, Ukraina miała dostać czołgi Leopard. One miały już wojnę wygrać, teraz upatruje się w Abramsach, że one wygrają wojnę. Nie, to jest kwestia znowu dostępności terenu. Czy ten teren jest do tego, żeby te czołgi tam zaistniały, bo może i będzie tak, że efektywność bojowa w stosunku do danych marketingowych spadnie o 70%. Ten czołg staje się niemanewrowy, za ciężki, niemożliwy do wykorzystania na właśnie jeszcze tym gruncie, który w tej chwili zamienia się w ukraińską rozputicę. Tak? No więc to jest wszystko ważne. Dostosowanie do warunków, okoliczności, załogi, wyszkolenie, przeciwnik, zakłócenia, to daje tą sumę efektywności, która wpływa na to, jak ten sprzęt może być wykorzystany. I właśnie dochodzi dowodzenie, rozpoznanie i tak dalej, umiejętność współdziałania z tymi systemami, drony i tak dalej. No jest tego multum. Środowisko walki, czołg jest elementem tego środowiska, nie jest żadnym panaceum. Widzicie, co się stało, miny przeciwpancerne bez kosmosu, zaminowane kierunki dostępne dla czołgów, praktycznie czołgi zostały, zatrzymały się, piechota poszła, idzie cały czas, żołnierz ukraiński się wykrwawia. Tak się wojny nie wygrywa, w żadnym wypadku. Panowie, myślę, że tam dyskusja staje się coraz bardziej intrygująca, ale musimy kończyć. Oczywiście będzie czas, jeszcze okazja w kuluarach. Ja bym podsumował tą naszą dyskusję w dwoma wątkami tylko. Po pierwsze, jedno zdaniem, no, miał tu być generał Piotrowski. Myślę, że on najbardziej tutaj odpowiedział trafnie na to pytanie, bo on miał najlepszą wiedzę, oczywiście nie miał żadnej tajemnicy. No ale tą wiedzę, jaką posiadamy, to jest wystarczającą, żeby to, można powiedzieć, z punktu widzenia ogólnego tak określić. Ale jedną rzecz chcę uzupełnić. Polsko-fińska firma wygrała przetarg w Emiratach Zjednoczonych, w Emiratach Arabskich na duży projekt właśnie umiejscowienia tych sputników radarowych na przestrzeni kosmicznej. Polacy to robią, tak? Tutaj w Polsce ona się mieści. Tak, tylko że o takich właśnie newsach, czy tak mało się o tym mówi, nadaje się wymiar taki propagandowy, raczej zakupiona duża technika, czołgi, samoloty, hajmarsy. Tak, to robi wrażenie, tylko
daleka droga do tego, żeby te efekty mnie wykorzystać. No właśnie, trochę kontynuując ten wątek, ale już zmierzając do podsumowania, to ewidentna konkluzja jest taka, że są jaskółki w polskim biznesie kosmicznym i w polskim myśleniu strategicznym o kosmosie, ale te jaskółki są jak te jaskółki. No są pojedyncze, jest ich za mało i nie ma, jest ewidentny dzisiaj w porównaniu do obserwacji pola walki, kierunków strategicznych na świecie, no można wyraźnie stwierdzić, że Polska myśli i praktyka dzisiaj nie jest na czasie w zakresie obecności kompetentu kosmicznego w zakresie polskiej polityki bezpieczeństwa, czyli nie ma strategii, tak jak pan generał tutaj mi podpowiada. Czyli ewidentnie to jest element, który taki, który już dzisiaj można stwierdzić, że to, co dzisiaj tutaj padło, że kwestie masowych zakupów uzbrojenia, które nie będą uzupełnione o suwerenny element kosmiczny w szerokim tego słowa znaczeniu, no dzisiaj są niepełnowartościowe przynajmniej, tak, że musimy ten komponent kosmiczny i to jest dzisiaj już nie w sensie dyskusji teoretycznej, ale bardzo praktycznego wniosku. Jeżeli to nie będzie uzupełnione o ten komponent, no to wszystko ma dużo mniejszą wartość. Tak? To jest jedna konkluzja, że ten komponent musi być presja opinii publicznej, dyskusji i tak dalej. I związana z tym drugi element mojej konkluzji, który ktoś może powiedzieć, że jest trochę marketingowy, ale właśnie między innymi z tego powodu warto i trzeba w zasadzie w zakresie osób, które dyskutują o strategii, myślą o strategii, o polityce bezpieczeństwa w Polsce, to książka Everetta Dormana powinna być lekturą obowiązkową. Dlatego, że na te ramy tej rywalizacji, o których my tutaj zgodnie z moimi założeniami na końcu mówiliśmy o tych bardzo praktycznych kwestiach, dzisiaj już jak gdyby determinujących, nie tylko wpływających, ale determinującą przebieg tego konfliktu na Ukrainie, to wszystkie ramy, myślenie, sposób ujęcia zagadnienia strategicznego, to wszystko jest opisane w tej książce. Wiesz, po to, żebyśmy to rozumieli, to z tego rodzaju pracami się dla osób zajmujących się polityką bezpieczeństwa w Polsce, strategią w Polsce, to w tym sensie są to zagadnienia i lektura obowiązkowa. Więc mam nadzieję, że ta książka będzie przedmiotem wielu różnych innych dyskusji jeszcze. Ja chcę nawet uzupełnić, powinna być obowiązkowa, ale szczególnie dla kierowniczej kadry Wojska Polskiego, dla polityków, którzy się zajmują przestrzenią bezpieczną, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to nie tylko w bibliotekach ich osobistych, ona i służbowych powinna się znajdować, ale i w głowach. Dlatego, że ona otwiera przestrzeń tego myślenia właśnie i wyobraźnię, która u nas często zamyka się, czy zatrzymuje się na przednim skraju, w krzakach i pojedynczym czołgu. Nie, dobrze. A musimy myśleć daleko, musimy myśleć przez kosmos. I mam nadzieję, że książka i dyskusje prowadzone przez Nową Konfederację pomogą nam to lepiej zrozumieć. Dziękuję bardzo i za chwilę rozumiem następne punkty. Tak? Cześć i chwała dla Nowej Konfederacji za to dzieło też, bo to są sprawcy. Także im trzeba tutaj brawo bić, tak? I proponuję. Także. Dziękuję. To ja również w imieniu Nowej Konfederacji bardzo dziękuję za takie podsumowanie. Krótka przerwa i za chwilę będą następne punkty. Dziękuję bardzo.